Wybitni reprezentanci Polski w koszykówce odwiedzili szkołę podstawową nr 3 w Nidzicy. Katarzyna Dulnik i Jarosław Jechorek zainaugurowali cykl spotkań mający na celu popularyzację różnych dyscyplin sportu. Otworzyliśmy taką cykl imprez sportowych, które będą odbywały się w naszej szkole. Dzisiejszy dzień poświęcony jest koszykówce. Odbywają się treningi pod kątem koszykówki. W przyszłości planujemy inne dyscypliny, tak aby młodzież nasza szkolna mogła poznać inny wymiar sportu. W trójce chętnych do gry w kosza nie brakuje. Wraz z zamiłowaniem do kosza idą w parze także wyniki. Szkoła podstawowa nr 3 w Nidzicy imienia Janusza Korczaka od lat propaguje zdrowy styl życia. Od lat też słyniemy, jeśli chodzi o koszykówkę. Tutaj rozwijamy się w tej dyscyplinie, czego dowodem między innymi mogą być Mistrzostwa Polski w ubiegłym roku, kiedy nasi uczniowie z drużyną pana Jarka Kosobuckiego zdobyli wicemistrzostwo. Sport to bardzo ważny element rozwoju dziecka. Uczy pokory, wytrwałości, rozwija takie cechy jak kreatywność czy umiejętność myślenia grupowego, a także przede wszystkim służy rozwojowi fizycznemu i intelektualnemu. Gry zespołowe, w tym koszykówka głównie, bo to jest taka najbardziej rozwojowa, intelektualnie gra zespołowa, rozwija tak dużo cech, które pomagają później człowiekowi w życiu dorosłym, że naprawdę jakby wielką szkodą jest, jeżeli dziecko nie otrze się chociaż o tą koszykówkę. To mamy umiejętność pracy w grupie, umiejętność rezygnacji ze swoich celów na rzecz zespołu, tak? Podporządkowania się zespołowi, dostosowania się do ogólnych zasad, do ogólnych norm, co jak wiadomo dla dzieci nie jest łatwe. Więc to są takie rzeczy, które z grubsza rzecz biorąc, które bardzo pomagają w życiu dorosłym. Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami różnych dyscyplin sportowych ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez podejmowanie inicjatyw o charakterze sportowym w ramach indywidualnych predyspozycji i zainteresowań.